Piotrek. To jest Adam. 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 Właśnie. Chcieliśmy Wam przedstawić nasz projekt. Jest to bezpieczny kurnik dla kur, któremu, dzięki czemu będziemy mogli wiedzieć po prostu, kiedy nasza kura weszła, kiedy wyszła i czy opuściła dany teren, na przykład nasze pastwisko, czy na przykład się ukradła lub po prostu wypłynęła sama. Żeby zaprezentować, jak to mniej więcej wszystko wygląda, zaprosimy naszego trzeciego kolegę. Teraz tutaj poproszę. Chodź. To jest chyba nasz kolega. Tak, to jest nasz kolega Kuba. I Kuba jest naszą przykładową kurą. Dzień dobry. No, to jest kura. Tak. Montujemy takiej kurze nadajnik. Jest to zrobione w trochę większej wersji, gdyż żeby po prostu było widać, jak to mniej więcej wszystko wygląda, tak? Można to w normalnej wersji wyglądało to by połowę dokładnie mniej. Tylko po prostu lepiej wszystko widać, niż jak to wszystko wygląda. Montujemy baterię, wszystko zasilamy i mamy taką płytkę. Montujemy to naszej kurze. Tak to wygląda. Ale ona się łapie, ma to nie. Montujemy na przykład do nogi, na obroży, na szyi. To jest, montaż jest dowolny. To jest tylko przykładowe po prostu, jak to ma wyglądać. Łącznie z tą baterią. No właśnie, ta bateria bateria jest zastosowana taka, żeby po prostu było widać wszystko, jak to wygląda. Można to w zupełności zmniejszyć. Będzie to wyglądało razem z baterią, to będzie pół tej płytki. Także no myślę, że kura sobie poradzi z takim ciężarem. Nie będzie więcej go wyglądać, jak będzie. I mamy po prostu taki model, tak. No ale co będzie, jeżeli na przykład tą kurę ktoś wyniesie? I to zaprezentujemy czwartym kolegom. To jest nasz czwarty kolega, Oskar. Lis. Jeśli nie polega. Tak. Kula została zamknięta, zabrana. Czujnik działu to odkrywa ruch. Odkrywa ruch. Wszystko ma służyć temu, że gdy kula po prostu podejdzie, drzwi się automatycznie otworzą i zamkną. A to właśnie nie chce tego hałasu. Mam? Hałas. Myślę, że nie, kury są raczej nie wrażliwe na i na taki. I kura wejdzie, wychowa się. Teraz nie zamknie się, bo to po prostu musi przerwać, przerwany ruch. Wtedy się zamyka. No czyli jak kura wejdzie, ruchu nie będzie, czyli się zamknie, tak? A teraz lis. Co mam? A za nią lis. Za nią już nie wejdzie. Nie wejdzie, ponieważ działa na czujnik, który ma kurę. Czyli lis czegoś takiego czujnika sam nie zamknie. Teraz słyszymy, właśnie nasza kura uciekła. Poza teren. Zaznaczony. A jak wróci, to nie. Aha. Jeśli wróci na nasz teren, to przestanie po prostu opiszać. Jest taki sygnał dźwiękowy. O, ja zaraz mi tu poproszę, bo. To za mną. Właśnie wróciła i dźwięk już właśnie przestał działać. Jak wyjdzie, to znowu będzie. Tak. No, może na ten temat. Wyjdzie się raz. Poza zasięgiem. Tak, to jest na radiolinii i jest zasięg po prostu tam. I tak to możemy jeszcze raz wyjrzeć, żeby zademonstrować. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zamek biometryczny, który działa na odcisk palca, na kod lub nie, na odcisk sztuka człowieka przypadowo. Na kod lub na taką wkładkę. I przypadowo po prostu, tak? No tak, otwiera się, nic nie wejdzie. I zamyka się. Nie ma tak, na przykład już dronika jest wygodny, nie musi nosić wszystkich kluczy, nic, po prostu przychodzi, pyk. A jeśli nie jest zły palec, nie otworzy się, to nie da się w ogóle otworzyć. W ogóle klamka jest zgruba. Luźno, nic nie działa. Tak, dzięki temu nikt się po prostu nie dostanie do tego kurnika, oprócz kury i właściciela kury. I kolejnym zabezpieczeniem, znaczy zabezpieczeniem, po prostu wiemy, kiedy kura weszła i wyszła. Jest licznik. Możemy obliczyć, jak często kury wychodzą. Tak, jak wypuścimy rano kury, można sprawdzić stan, jaki był rano i później wieczorem sprawdzić, jaki był stan, jak już wszystkie wróciły. Sprawdzić, czy nie została, jakaś nie zginęła. A jeżeli kura jest niezdecydowana i nie wie, czy ona przebyć
W środku czy na zewnątrz? Jeśli jest na wejściu, to tylko raz nalicza. Aha. I czy się bilans na koniec dnia? Tak. I tutaj jest wyświetla, czyli wszystko pokazuje, jak to ile razy... Ile razy po prostu weszła? Bo to jest w jedną stronę działa. Ale dana kura czy jakakolwiek kura? Dana kura, nasza kura. Ale nie, mamy 10 kur na przykład, każda ma opaskę i czy pasterz rozpoznaje każdą kurę oddzielnie? Nie. Wszystkie jednakową? Nie, to jest już bardziej skomplikowane do zrobienia po prostu. To jest dużo szerszy układ, żeby to po prostu tak zrobić, żeby tylko liczyło poszczególną kurę. Wtedy już potrzebny jest wyświetlacz większy, po prostu musi być zaznaczony numer kury i wtedy pokazuje, która kura wejdzie, która wyjdzie i tak dalej. I dla rolnika jest ważne, aby się zgadzała. Tak, ilość kur w kurniku. A czy to będzie sąsiadka kura, która ma też cipa, bo sąsiad też może. Ale wtedy jest też na inny kod i wtedy już nie zadziała. Można zrobić tak, że kura sąsiada nie będzie podjadała jedzenia z kurą. Na przykład. A główny, tak zadam zupełnie podstawowe pytanie. Główny pomysł i główna idea, w czym to ma pomagać? W tym, żeby te kury do kurnika wchodziły, żeby one nie ginęły, żeby one. Główna idea, którą my po prostu staliśmy na ten pomysł, to dowiedzieliśmy się, że nasze sprzątacze w szkole giną kury. Po prostu czysto tak. No i stąd się wziął pomysł. No w tym momencie kura nam nie ucieknie. Albo będziemy wiedzieć, gdzie ona jest, w ten sposób. I w tym jeszcze dodatkowo mamy sygnał, który no po prostu no jest głośny. Reakcja ludzi. No więc na wsi to każdy jest ciekawy raczej, co się dzieje, skoro piszczy. No właśnie. Czy generalnie jesteście w stanie zebrać dużo danych na temat czy inne rozwiązania? Jeżeli chodzi o inne rozwiązania. Może być tak, że ja muszę ubrać po prostu słowa. Tak może być licznik jajek zniesiony czy coś takiego. To jest można zamontować jeszcze wiele innych rzeczy. Ale to jest główna idea tego, że kury nam nie uciekną do naszego pasyka. Czy myślicie, że tylko kury mogą skorzystać z takiego systemu? Nie, z każdej innej zwierzę. Przybladowa owca na przykład. Przybladowa owca, koń, no nie wiem, gołębie, no wszystko. Gołębie może trochę niezbyt, to tak, no to lata to tak. Ale no, głównie, nie. Jelot. Nie. A jak już to bardzo nic. Czy budowa jest przede wszystkim przeznaczona ogólnie dla zwierząt, to znaczy przeznaczenie początkowo było dla kur, ale niekoniecznie kury mogą z tego korzystać, to jest takie uniwersalne. Trochę mi zaniepokoiło ten gwar. Zwykle się wieś kojarzy z ciszą, z jakimś takim miejscem, gdzie można trochę spocząć, a tymczasem no, nie powiążecie tych kur chyba, tak nie będą one przywiązane, będą chodziły. Czy tutaj siłownik pracuje nad tym podnoszeniem? Jest zamontowany tak, że nie zabudowy i tak dalej. Wydaje mi się, że jak śmiałem go zabudować, wygłuszyć, wtedy nie będzie go tak nic szukać na dalej. Na przykład jakąś specjalną, to wydaje mi się, że to by można było trzykrotnie wyciszyć. Przemrzeć SMS. Tak, to tak też można zrobić, no ale to już jest już wyższy system po prostu. Oczywiście, no, ale zawsze może nie masz kury. Można to zrobić, bo się do telefonu. Słucham? To jak kura wyszła na spacer. No, kury raczej nie wychodzą na spacer tak sobie na ulicę, także chodzą. Później ktoś ma rozkład. Ulicami chodzą. A my nie mamy kury. Wyłącznie chodzą. Ale na przykład gospodarze, którzy prowadzą sprzedaż jajek z wolnych wybiegów, to jest dla nich bardzo dobre rozwiązanie. Kury są na wolnym wybiegu na otwartej przestrzeni. Są bezpieczne. Ja bym dwa pytania, bo te drzwi się tak otwierają wolno i zamykają tak dość wolno. Czy nie ma zagrożenia, że liść szybciej pochwyci kurę, zanim ona ucieknie do kurnika? To jest wszystko do tej kury, to wszystko można dostosować. To już jest. Prędkość, nie. Jakiś monitoring. Siłownik też możemy zmienić ewentualnie, żeby po prostu ten czas i precyzja była inna. Okej. A w razie czego zje, wiesz, tam. Ale?
Właśnie możemy znaleźć lisa i wziąć kurę. Słuchajcie, myślę, że sporo powiedzieliście. Z perspektywą taką bardzo optymistyczną. Wierzycie w ten projekt, tak ja tak czuję, jak słucham was. Także no, wszystkiego dobrego życzymy, żeby to gdzieś tam zaistniało w życiu, żeby mogli z tego korzystać i żeby była też radość dla was. Ja myślę, że wierzycie w to powodzenie tego pomysłu i potrzebę, tak? Gratulujemy bardzo.